Bruno Schulz, jego sklepy cynamonowe, wybrane teksty, nie bez powodu, moi drodzy, trafiły na listę tzw. lektur ogwiazdkowanych. Jest to jedyny w swoim rodzaju przykład tzw. prozy poetyckiej, albo też przykład dzieła, w którym mamy do czynienia z liryzacją prozy. Ktokolwiek czytał opowiadania Bruna Schulza, z pewnością stwierdzi, że liczne, nagromadzone w nim różnego rodzaju środki stylistyczne sprawiają, że opowiadania te nie są podobne do żadnego innego tekstu literackiego, z którym miał do czynienia wcześniej. Bruno Schulz był skromnym nauczycielem rysunku z Drohobycza i gdyby nie Zofia Naukowska, którą miał szczęście poznać, być może jego opowiadania nie ujrzałyby nawet światła dziennego. Niestety, zanim zdążył się rozwinąć jako pisarz, zginął właśnie w Drohobyczu, zabity przypadkowym być może strzałem przez SS-mana. Dzisiaj możemy cieszyć się właśnie sklepami cynamonowymi, które są ewenementem nawet na skalę światową. Cały tekst cechuje się pewnego rodzaju rytmicznością i muzycznością, a także tak specyficznym kształtowaniem, na przykład za pomocą paralelizmów składniowych, że mamy wrażenie, iż płyniemy przez ten tekst, a nie go czytamy. Cały tekst również nasycony jest licznymi symbolami. W gruncie rzeczy w sklepach cynamonowych wcale nie chodzi o treść, bo przecież treść jest bardzo prosta, pewnego rodzaju fantastyczna autobiografia Józefa, który wspomina swoje dziecięce lata w prowincjonalnym miasteczku. Powinno nas jednak zastanowić, że rzecz dzieje się w 13 miesiącu. 13, a więc nieco fantastycznym, a cała liczba opowiadań w tym tomiku to też 13. Symbolika liczby 13? Odsyłam Was do Biblii. Tak jak wspominałam, Józef, dziecięcy bohater i jednocześnie narrator sklepów cynamonowych, przenosi nas w świat swojego dzieciństwa. Jest to świat fantastyczny, pełen przedziwnych symboli oraz niezwykłych przygód. Tak naprawdę, tak jak w większości biografii, skupia się na ludziach czy pewnego rodzaju miejscach albo ich historiach, ale czyni to w sposób wyjątkowy. Jego przeżycia bowiem nabierają cech mitu. I tutaj po raz kolejny zetkniemy się z pojęciem tzw. mityzacji rzeczywistości. Schulz zrobił to celowo. To, co mogłoby się wydawać całkowicie zwyczajne, budynek, miejsce, wydarzenie czy człowiek, poprzez te fantastyczne nacechowanie staje się zjawiskiem wyjątkowym, wyróżniającym się, a przeżycia chłopca stają się niemal baśniowe. Jakie osoby występują w opowiadaniach Schulza? Z pewnością ojciec Jakub, służąca Adela, jakaś niewyraźna postać matki, ciotka Agata, niezbyt męski wuj Marek, ich dzieci Łucja oraz Emil. Mamy również zestawione ze sobą dwa światy. Świat sklepów cynamonowych, pełen egzotycznych zapachów, niezwykłych towarów, przypominający baśń, i ulicę Krokodyli, niezbyt sympatyczny, szary dystrykt handlowo-przemysłowy w tej części prowincjonalnego miasteczka. Osoby z najbliższego otoczenia naszego bohatera też poddawane są pewnemu zabiegowi mityzacji i w swoich zachowaniach oraz w opisach zaczynają przypominać postaci archetypiczne. Na przykład ojciec Jakub opisywany jest niemal jak biblijny prorok. Adela przypomina rzymską boginię Pomonę, boginię płodności i urodzaju. W opowiadaniach Bruna Schulza nie istnieje ani realny czas, ani realna przestrzeń. Ulegają one ciągłym odkształceniom i przemianom. Tak naprawdę zamieszkujący świat ludzie i cały ten świat nie przypomina w niczym tego, co kojarzymy z realną rzeczywistością.
Wszystko to nasycone jest motywem snu, tak zwanym motywem onirycznym. Przecież w naszych snach często podróżujemy w różne miejsca, które nagle zmieniają się w mgnieniu oka i przekształcają. Ta mityczna przestrzeń często zamieszkiwana jest przez ptaki pojawiające się w tych opowiadaniach, a symbolizujące oderwanie się od rzeczywistości. Wszystkie czynności naszych bohaterów nie są zwykłymi czynnościami, ale przypominają magiczne rytuały, wręcz religijne. Dzięki temu cały świat prozy Schulza jest bardzo zmysłowy, wyjątkowo bogaty w środki stylistyczne i ekspresyjny. Będziecie mogli tam znaleźć liczne metafory, hiperbole, przykłady synestezji, porównania i epitety, których nigdzie indziej nie znajdziecie. Proza taka, w której powołuje się do życia światy nieistniejące, nierealne, fantastyczne, nosi nazwę kreacjonizmu. Proszę pamiętać, że jest to także pewna konwencja twórcza. Kiedy zatem będziecie na przykład w czasie matury rozszerzonej być może porównywać fragment opisu sklepu Brunona Schulza z fragmentem opisu sklepu, dajmy na to, z lalki Wokulskiego, proszę pamiętać, w jakiej konwencji artystycznej są te opisy tworzone. Lalce będzie towarzyszyła konwencja realistyczna. Natomiast opisowi z opowiadania Schulza będzie towarzyszyła konwencja fantastyczna.